Witaj na kanale Domowe Sposoby na Zdrowie, w którym poruszamy tematykę najlepszych sposobów na poprawę swojego stanu zdrowia naturalnymi sposobami. Skóra na twarzy wygląda bardzo brzydko, gdy ma nienaturalną teksturę i duże pory. Wiele osób myśli, że tak po prostu musi być, bo taką mają już urodę. To nieprawda. To, jak wyglądają nasze pory na skórze, jest zdeterminowane przez to, jak się odżywialiśmy do tej pory, ile godzin śpimy i tego, jakie kosmetyki do twarzy były używane. Pokażę Ci teraz świetne sposoby pozwalające na zwężenie nienaturalnie dużych porów na twarzy w krótkim czasie. Sposób pierwszy. Użyj wody z wyciśniętym sokiem z cytryny do przemywania twarzy. Osoby z przetłuszczającą się skórą będą szczególnie zadowolone z tej metody. Sok z cytryny wpływa na zwężanie się porów, rozjaśnia twarz i redukuje różnego rodzaju przebarwienia na twarzy. Sposób drugi. Używaj wody z rozpuszczoną witaminą C do przemywania twarzy. Sposób ten odżywi naszą skórę, także zmniejszy poszerzone pory i działa przeciwzmarszczkowo. Pamiętaj, aby rozpuścić witaminę C, a nie używać koncentratu bezpośrednio na skórę. Sposób numer 3. Wykorzystaj białka jaj do zwężenia porów skóry. Białka to świetny sposób nie tylko na zwężenie porów, ale również na wygładzenie i poprawienie jej kondycji. Jeśli nigdy nie nakładałaś białka jaj na twarz skóry, to spróbuj koniecznie. Będziesz zadowolona z efektu. Białka jaj nakłada się poprzez nasączenie wacika kosmetycznego i wtarcie w skórę. Po 15 minutach należy zetrzeć pozostałości ze schniętego białka. Jak widzisz, wcale nie potrzeba fortuny o to, aby zadbać o skórę swojej twarzy. Nie potrzeba do tego drogich kosmetyków i będziesz miała dodatkowo satysfakcję z uzyskanego efektu. Na moim kanale posiadam jeszcze więcej filmów związanych z oczyszczaniem i odmładzaniem skóry twarzy i szyi. Pamiętaj, że w przypadku infekcji skóry i innych schorzeń skóry powinnaś skonsultować się z dermatologiem przed rozpoczęciem nakładania jakichkolwiek substancji na skórę. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.